z tej strony naczelna szyszka wszystkich szyszek, czyli TV Szyszka, a dzisiaj zajmiemy się Skodunią. Jesteś pojeba... Powiem wam, drutowanie już zacząłem w okolicach lutego, kiedy przyjechały do mnie pierwsze części, które musiałem wymienić, czyli plastiki przy przednim zderzaku, bo tam brakowało. Dobra, jakoś się to... O, otwieramy pierwszy plasticzek. Ale, żeby jeszcze dodać smaczku temu samochodowi, pomalowałem te plasticzki na biało. O kurwa! Moim zdaniem wyszło to nieźle. Zamontowałem, no ale kurka, czegoś jeszcze brakowało. I pomalowałem jeszcze wlot do chłodnicy. I skapło mi trochę farby na zderzak. Ale niestety tutaj mi się trochę polało. Ojoj, jeszcze trochę chłodnica i tam jakiś plastik. Ale nie no, zajebiście to wygląda, nie? Zatem czeka mnie trochę zabawy z papierkiem ściernym, no i będę musiał to poprawić. Dalej przyjechały cudowne białe naklejki, które nakleiłem na drzwi, no i czarne naklejki, które nakleiłem na przód i na tył. Moim zdaniem wygląda to ok, już powoli zaczyna to wyglądać jak rajdówka, ale żeby jeszcze dodać takiego smaczku, dodałem biały pasek z taśmy izolacyjnej. Kurbo, ocalał! No i oczywiście musiałem to nakleić również krzywo. Silnik odjebany na 30%. Ja nawet u siebie zrobiłem nadpierdol. Co dzisiaj będziemy robić? Otóż będziemy poprawiać fabrykę i zmodyfikujemy sobie tunel środkowy. O co chodzi? Otóż niestety czescy konstruktorzy powiedzieli, że nie potrzeba nam z gniazda zapalniczki na konsoli centralnej. Nie, dali gniazdo zapalniczki obok hamulca ręcznego. Zatem jakbym chciał podpiąć coś większego, to niestety, ale no. No, jesteśmy już na zewnątrz. No i zaraz wam pokażę, jak teraz wygląda ta moja Skodunia. Pa 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 pa. Brawo! Brawo dla was! Teraz to jest rasowa Skodunia, nie? No, jak już mówiłem, doleciały... Jak już mówiłem, wpadły tutaj nalepki, oczywiście krzywo przykręcone. Wpadła też naklejka z moim nickiem oraz logiem YouTube, z czego jestem chyba najbardziej zadowolony. No i oczywiście naklejki Katanima oraz Apple. Ten pasek z taśmy izolacyjnej, z drugiej strony podobnie. Tylko jedyne, co będę musiał kupić, to jakieś fajne felgi, bo na kołpaksach to ja daleko nie zajadę. Natomiast nie będzie dzisiaj przejażdżki testowej, no, dlatego że, jak już mówiłem, będziemy wymieniać tunel środkowy. Pod sufitką też się kiedyś zajmiemy, bo jak widzicie, kurka, poprzedni właściciel chyba szpilki tutaj wbił, w sensie chyba poprzedni. No i widzicie, jak to już wszystko zaczynało. O. Wszystko tu już zaczyna spadać. Ale mam już pomysł na tą podsufitkę. Tylko no, kupię najpierw te felgi, pomaluję też na biało. A w tym czasie lecimy z tym. Jak już widzicie, przygotowałem sobie cały tutaj zestaw podręcznego małego elektryka. Multimetr, śrubowkręcik. No i resztę okablowania, nawet kostka elektryczna się znalazła. Ale, dobra, czas ucieka, robota czeka. Dobra, najpierw wyjmijmy to, o, to sobie wyjmijmy. No i trzeba wyjąć jeszcze to z tyłu. Dobra, co my tu mamy? Mamy torksy. Zatem wyjmijmy sobie torksa. No i coś będę musiał zrobić z tym. Da się jeszcze niżej? Nie, nie da się jeszcze niżej, ale widzicie, co tutaj się dzieje. Jezu, jak się zląkłem, ja pierdolę! Mówię, widzicie, co się tutaj z tym dzieje, o, wszystko to zaczęło latać. Ta moja gałeczka januszowska zmieniona. O, elegancko, może najpierw stąd wywalę. Będzie nam walić, a nie, przepraszam, najpierw trzeba odkręcić te. O, i pięknie. Powiedziałem pięknie, a nie kurde z oporem. No wyłaź ty. O, ściero stara. Dobra. Miałem jeszcze w planach. O, zobaczcie, jakie dziury, kurde.
bardziej dziurawe niż gacie twojego starego po Wielkanocy. Ale tym się dzisiaj nie będziemy zajmować. Kupię trochę materiału. Boże, jaki tu jest syf. A, bo trzeba odgiąć chyba te ząbki tam z tyłu. No właśnie. Spróbujemy, tak? O. A, bo trzeba jeszcze ten plastik wyciągnąć. Dobra. O. Trzeba jeszcze odpiąć gniazdo zapalniczki. Jest, przyjęliśmy. Może wsadzić tutaj cokolwiek, to kurde, taka udręka jest, że jest szkoda gadać. Teraz jak się tu dobrać do gniazda zapalniczki? Jest odpięte? Wiecie co? Mam inny pomysł. Ja po prostu wyciągnę ten tunel, najpierw zrobię całą elektrykę, a później... O Boże, mam nadzieję, że ja niczego tutaj nie spalę. Dobra, najpierw ja to wyciągnę. O, i to jest trudniejsze niż My Summer Car. Trudniejsze. Dobra, wiecie co? Najpierw zrobimy tutaj elektrykę, nie? Czyli zobaczymy, jak biegną kable. Dobra, środkowy to może być minus. To mniej więcej wiemy, jak biegną kable. Zatem... O, moje plecy, kurde. Nie, coś jest dzisiaj ze mną nie tak. No dobra, zatem... Odpinam akumulator. No i lecimy dalej. Dobra, uciąłem już to. Możemy teraz ściągnąć izolację. Ale tak jak było, czyli... Czarny na środku, niebiesko... Szary na lewo i tak dalej. Zdejmuję izolację. O. Tylko kurka, gdzieś ja miałem taśmę klejącą, w sensie taką izolacyjną. Gdzie ja ją mam? A dobra, później się będę tym martwił. Dobra, robimy tak. No, mamy tasiemkę. No Boże, coraz gorzej mi, nie wiem dlaczego. Witam jakieś pół godziny później. Męczyłem się, jak tu wyciągnąć gniazdo zapalniczki. Ale jakoś się udało. Jak to mówi stare przysłowie, bez młota to nie robota. Dobra. Podłączam... Kurde, kamera jeszcze, o. Dobra, podłączamy to. W międzyczasie... Zrobiłem też kostkę. Może dam tak, o, będziecie lepiej widzieć. Zrobiłem kostkę elegancką. Także podłączamy. O, dobrze to wkładam. Bo nie ma. Chyba nie ma różnicy, co? A, chyba nie ma różnicy. Pozwólcie, że odepnę huba. Ten hub będzie wystawał gdzieś z dołu. O, elegancko. Włączę to. Okej. Teraz chyba możemy się zabrać za... Albo wiecie co? Ja chyba od razu przykleję tego huba. Dajcie mi chwilę. O, proszę bardzo, tak to będzie wyglądać. Pakiet premium za 500. Dobra. Przewody wyprowadzone. Zatem... Dejta mnie tego. O, jeszcze w międzyczasie to wkręcę.
O, elegancko. O, właśnie. No co jest, kurde? Moment. Dobra, mam kosteczkę. Gdzie ja mam to? O, tu jest. Kurde, już to się odkleja, no. Dobra, super glutem przykleję i będzie git. O, tu voilà. Teraz tylko, żeby wszystko się ułożyło na swoje miejsce. O. Co tu się blokuje? A, tam się blokuje. Aha, ja to źle wkładam. Trzeba to podnieść. Bo ja w tym słońcu nie widzę, czy to działa. Dobra, podłączmy kamerkę może. Mam nadzieję, że mnie nie spali. Nie działa. To też nie działa, kurde. Ale widzę, że hub działa. Zobaczymy. No, hub działa, ale dlaczego tu nie działa? Dobra, włączę jeszcze raz akumulator i zobaczę. Już widzę, co się stało. Żółty kabelek się wypiął. Trzeba to poprawić. Dodajcie mi chwilę. Dobra, aktualizacja zdarzeń. Ja już się nie chcę męczyć z tym cholernym złączem do ładowania. Nie wiem, dlaczego nie chce to działać. Są tam takie trzy przewody do miąza zapalniczki. Myślałem, że jak się wepnę bezpośrednio po 24V, to jakoś to zatrybi. Ale niestety nie chce to zadziałać z jakiegoś powodu. Może powinienem użyć jakiegoś innego rozwiązania. No, no trudno się mówi, nie? Jakoś przeżyję. Przynajmniej nie będzie takiej dziury niesmacznej, no. Dlatego składam to z powrotem, bo ja już mam dość. No i to tyle. Szkoda, że niestety nie udało się uruchomić tych portów USB. Naprawdę szkoda. Ja tam jeszcze skonsultuję się z kolegami, zobaczymy, co jest tam nie tak. Nie? Może trzeba wyprowadzić po prostu te kable bezpośrednio do gniazda zapalniczki. Może już jestem padnięty, naprawdę. No. No i co ja tutaj będę przedłużał. Widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, cześć.